środę 7 czerwca uroczyście podsumowano stuletnią działalność Szkoły Podstawowej w Piekoszowie. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą oraz przemarszem ulicami Piekoszowa. Witam szanowne gości. Proszę Państwa, odsłonięcie tablicy jest to symbolika tradycji i pracy pokoleń przez ostatnie 100 lat. Za chwilę odsłonimy tą pamiątkową tablicę, kończąc jeden bardzo istotny etap w życiu naszej szkoły, a jednocześnie będzie to symboliczne wprowadzenie naszej szkoły w kolejną setkę, którą będą budowały nasze następne pokolenia w tradycje, w obyczaje. I jest mi bardzo miło, że razem ze mną tą tablicę będą mogli odsłaniać pani sekretarz gminy Grażyna Tatar oraz przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Kotwica. Historia piekoszowskiej placówki sięga 1916 roku, kiedy to powstała publiczna szkoła powszechna, która mieściła się w jednej izbie dawnej plebanii. Później szkoła zmieniła miejsce na budynek, w którym aktualnie mieści się Poczta Polska. W obecnej lokalizacji przy ulicy Częstochowskiej w Piekoszowie szkoła funkcjonuje od 11 lutego 1985 roku. Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, którzy współtworzyli świadectwo, którego jesteśmy dzisiaj spadkobiercami. W ciągu 100 lat istnienia Szkoła Piekoszowska na trwale wpisała się w historię naszej gminy. Podczas uroczystości obchodów stulecia placówki przytoczonych zostało wiele wydarzeń z kart historii. Z upływem lat budynek, w którym mieściła się wtedy szkoła, podupadał i stawał się za ciasny dla stale zwiększającej się liczby uczniów. Konieczne więc było wynajmowanie dodatkowych pomieszczeń u gospodarzy we wsi. Podczas przemówień zaproszonych gości padło wiele słów powinszowań i uznania. Dzisiaj z całego serca gratuluję wszystkim tym, którzy obecnym i już nieobecnym, bo przecież w ciągu jednego wieku wiele się rzeczy może wydarzyć i tych ludzkich również, i chylę czoła przed tym wielkim procesem, przed tym wielkim dziełem, ileż pokoleń opuściło, w cudzysłowie można powiedzieć, mury tej szkoły. Pragnę życzyć dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości dla wszystkich Państwa, a uczniom życzę, aby tą szkołę na górce nie wspominali jako tą, gdzie mieli zawsze pod górkę, tylko jako tą szkołę, która im dała z tej górki szerokie horyzonty i zagwarantowała im start w dorosłym życiu. Na sali obecni byli także emerytowani nauczyciele szkoły podstawowej oraz byli dyrektorzy. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. To, co robicie, jest wspaniałe, fantastyczne, godne podziwu, uznania i naśladowania. Oprawę artystyczną wydarzenia stanowił taneczny pokaz uczniów, występy chóru Bonus oraz absolwentów szkoły. Emerytowanych nauczycieli wręczono pamiątkowe albumy z historią szkoły i zdjęciami archiwalnymi. Na zakończenie przygotowany został jubileuszowy tort.